Jesteśmy w maszynie 8018. Jest to mała koparka gąsienicowa i tu mamy takie przyrządy sterownicze jak pedał obrotów osprzętu. Tu jest osprzęt. Działa, to jest trzypołożeniowy rozdzielacz, jedna w drugą stronę obraca. Dźwignia odjazdy, przód, tył. Dodatkowy osprzęt, jeżeli by był, joystick od sterowania. Dźwignia od podnoszenia lemiesza. Tutaj takie przełączniki jak temperatura, regulacja temperatury, światła robocze przednie, wskaźniki paliwa, światło robocze, stacyjka trzypołożeniowa, gdzie tutaj dwójka podgrzewanie świec, no i tu gaz, obroty. Z tej strony jest opuszczany joystick drugi, który jednocześnie jest blokadą, jeżeli nie jest podniesiony, to nie odpalimy maszyny. No i włączenie przesuwu gąsienic, ma już wsuwane gąsienice, bieg szybki pracy, jazdy, spryskiwacze, wentylator, jakieś takie wyjście na zasilanie.